Siema, siema, witam ponownie w Hero Siege'u. Teraz sobie pogrindowałem, kupiłem nową broń. Zmieniłem tego javelina na tego i hełm ich zmieniłem. Także jest troszkę lepiej, aktualnie jestem na hel 2. No zbieram teraz hajs, żeby pozmieniać jeszcze resztę itemów. I co? Znalazłem Chaos Towerka, także sobie zrobimy i zobaczymy. Mam aktualnie 21 hero level. Miałem iść tu, ale kurde, jakoś poszedłem w górę. I chyba pójdę teraz najpierw do góry po tego noda, a później chyba po tego charm slota. Tak mi się wydaje. Tu jest defense, attack speed, dex. Tu jest później kolejny charm slot. Atrybuty, movement speed, magic. Find. O, i tu by było fajnie pójść, nie? A tu co mamy? Mana kosty. Nie, to tutaj w ogóle nie chcę iść. Czyli najpierw idziemy tu. A później to się zobaczy. Pierwsze piętro zrobione. Jeżeli chodzi o itemy, to nic nie poleciało. Ale poleciało kilka czarmów. Sobie pozbieram, bo do NP to zawsze pójdą. Crit Strike Chance, Replenish Life, Up Armor, Fire Damage. No, nic ciekawego dla mnie nie poleciało, niestety. Więc idziemy na kolejne. Dobra, drugie piętro zrobione, znowu bez itemów i tylko jeden charm w ogóle poleciał. Także no. Kiepsko. Klucze jakieś? Nope. Nie ma nic ciekawego. Nic nie leci. O, tu coś poleciało. Hipotermia. Heroik poleciał. Oka. Bellblade. To jest 4 do gold skilli. No nie wiem, zobaczymy później, czy to coś warte. Mam nadzieję, że tak. Kolejne piętro i znowu nic. Jakieś czarmy, ale to są takie czarmy. Będzie, może ja bym tu coś wymienił. Fire resy, poison resy. Jak u mnie resy wyglądają? Mam prawie full wszystkiego. To mogę wymienić. Trochę HP więcej. No i tyle w zasadzie. O, i level upik. 22 hero level. Także no, leci, leci levelek. I znowu nic nie poleciało. Jakieś runy lecą, ale te runy to są. O, Valorki poleciał. Spoko. I z czarmów nic ciekawego. Damy sobie level. Idziemy tutaj, pyk. Jeszcze raz, dwa levele. I później glyfa będę musiał jakieś kupić. Albo dropnąć, ale chyba raczej kupię. Kolejne piętro zrobione i poleciał tak. Jakieś czarmy poleciały. I mamy jednego satanika. Czekajcie, czarmy. 10 inta. A nie, ile daje 10 inta? Ja potrzebuję tych coldressów. Coldressy. Nie potrzebuję ich. Pyk. Dodatkowy damage zawsze. Cane of Tundra Tier S. Plus 3 skille. I Sacred Edges, ale to jest Tier A, więc prawdopodobnie syf. No. To jeszcze 3 piętra. O, znowu coś poleciało. Tier S. Chestplate jakiś. Co to jest? Plus 2 do all skilli, max rolka. 3 sokety. No, zobaczymy. Może coś będzie warte. Rolki ma całkiem spoko. Oho, znowu coś poleciało. I mamy tak. 3 sataniki. Czego chyba tylko jeden może być coś wart. Tutaj mam HP.
Magic skill damage. Ja mogę wymienić. Chyba nic. Wstawię tego life'a. God's Flail. Dosyw. Łuk jest tier S. Flamebringer. Ale też mi się wydaje, że on nie będzie jakoś super dużo warty. Kolejne piętro i tutaj już niestety nic nie poleciało ciekawego. Czy w ogóle klucze jakieś poleciały? Nie, tylko ten Valor Key. Jeżeli chodzi o te małe czarmy, to też nic fajnego nie ma. Ogólnie jest bez szału, nie? Nic nie leci na tych Chaos Towerkach. Dobra, ostatnie piętro zrobione. I znowu syf poleciał. Pięk. No, nic ciekawego nie ma. Także to było ostatnie piętro. Jemu tron, tu już nic nie ma dalej. Także wracamy sobie do miasta i zobaczymy, czy te itemki są coś warte. I tak, pokażcie mi najpierw tego itemka. Hipotermia. No, 100k. Myślałem, że będzie lepiej. 99. Czy ja tu jeszcze coś mam sensownego? Co tu jeszcze miałem? Coś było tier S, nie? To Cane of the Tundra. No, całe 6k. Sacred Edges. To też syf. A to? Leather. Okej. Nie, no to są syfy same. Flamebringer chyba też nic nie jest warty. 4k. Czyli z tego Chaos Towerka to dropnęło mi 100k. Bez szału, nie? A to mogę sprzedać? To chyba też nie jest wiele warte. Under Javelin. 18k całe. 466. Ale może więcej pójdzie, bo mam dosyć dobre rolki. Nie widzę nawet takich tutaj. 4-4. 4-6-3. 150k. Ja mam 4-6-6. Kurde, nie wiem, za ile mam to wystawić. Stawię za 200k. 250, zobaczymy. Może ktoś kupi. No. Także co? Tyle.